Kasia Dominik. Łyk wolności. Gdy wertuję paginy życia, zastanawiam się, co jest nie tak. Dlaczego ono tak boli? Ile jeszcze muszę odnieść ran? 4 higienicznie białe ściany. Kilka fiolek z lekarstwami, stos dokumentacji istnienia i jeszcze ja. Wegetująca roślina. Tak przyszło mi trwać, przebywać sama z sobą. Buntuje się wewnętrzny głos, nawet monolog jest drętwy. Staram się krzyczeć, ile tchu. Ściany uszy zatkały, nie chcą słuchać. Za oknem biała gołębica rozpostarła skrzydła i uleciała. Czy taki jest mój los? Łóżko zaścielone śnieżno-białą poszwą, respirator obok wezgłowia oparty i jeszcze ja. Wolności łaknąca. Krew jątrzy się w cienkich żyłach. Niczym lawa chce wypłynąć na wierzch. Nie poddam się. To nie ten czas. Pora chwycić życie w garść i wstać. Nim nadejdzie moreny czas, przemierzę pielgrzymi szlak. Gdy zasmakuję każdego odcienia radości, będę gotowa, by stać się w pełni wolną. Czytał Bogdan Dmowski.